Cześć, witajcie, kolejny tydzień, kolejna tygodniówka. 30. Jubileusz. Naprawdę? Tak. O, tu mamy rocznicę już oczywiście. Zacznijmy może od V10, co? No. Jako, że mieliśmy premierę w tym tygodniu dosyć głośną, taką chińską. Tak, Honor pokazał. Honora V10. Tak. 6-calowy smartfon z wyświetlaczem Full HD. Wygląda bardzo Full HD Plus, tak. Wygląda bardzo ładnie, bardzo często oglądający dziennikarze porównywali go do Mate 10. No bo to jest ta sama stylowa w sumie, nie? Dokładnie. No chyba dobrze, że jest charakterystyczny w stylu marki, tak. Ma wyświetlacz bardzo podobny, tylko że to nie jest OLED. No tak, ale dodajmy 18:9, czyli 18 już w tych nowych proporcjach, tak? Ma oczywiście Kirina 970, bo to jest w tej chwili ten smartfon używany w topowych smartfonach Huawei. Sztuczną inteligencją. W związku z tym prawdopodobnie funkcjonalność będzie bardzo podobna do nowych flagowych Mate'ów 10. Tak to rzeczywiście wygląda. Jeżeli chodzi o pamięć, to pamiętam dwie czy trzy konfiguracje, znaczy, tak? 64, 128 tak, flash. 4 albo 6 pamięci RAM. To jest jakoś tak łączone, że ten najsłabszy, no to jest najsłabszy. Z 6 giga RAMu możecie mieć albo 64, albo 128 wewnętrzne. Czyli trzy konfiguracje poskładali. Trzy, dobrze liczę? Tak, trzy były. No. Trzy konfiguracje złożyły. No i aparat z tyłu podwójny 16 plus 20, ta druga matryca to jest mono, czyli tak jak było chociażby w P10, tak, matryca mono się zajmuje detalami, druga dorabia kolory, to wszystko jest potem łączone, no ja jest fajnie, ślicznie i w ogóle. Robię w tej chwili na co dzień zdjęcia Mate 10 Pro. Mate 10 Pro ma troszeczkę słabszy aparat drugi z tyłu i mimo tego robi zdjęcia naprawdę fajne. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, zapraszam Was na kartę w Mate 10 Pro, żeby obejrzeć zdjęcia, tam jest taka zakładka. Natomiast ja mogę zapewnić, że to jest to samo oprogramowanie z dodatkami pewnymi. W związku z tym jest szansa, że V10 będzie również robiła bardzo dobre zdjęcia. Kurczę, ale to jest, no powiedzmy, telefon już z wyższej półki i tak między Bogiem a prawdą, to kurczę, ciężko w tej chwili o telefon spośród tych droższych, o którym można by było powiedzieć, że robi złe zdjęcia. No. To znaczy, ja w tej chwili standard. Ja porównuję na co dzień, robię dodatkowo jeszcze dwoma innymi smartfonami, które możemy dzisiaj nazwać nadal jeszcze flagowcami, mianowicie Galaxy S8 i Xperia XZ Premium. I w tym momencie, mimo tego, że to są jednak bardzo różne aparaty w każdym z tych smartfonów, one mają różne zalety, różne wady, to powiem szczerze, że najbardziej lubię w tej chwili robić jednak tym Mate'em. Mimo tego, że XZ Premium robi świetne zdjęcia i S8 robi świetne zdjęcia, w tym momencie robię w Mate'em 10 Pro i jestem z nich naprawdę bardzo zadowolony. Tak, ale ogólnie możemy przyjąć, że jak wydajecie na telefon 2000 i powyżej, no to już zazwyczaj dostajecie coś, co robi przynajmniej dobre lub bardzo dobre. Ja bym te granice nieco przesunął do 3000 i powyżej. No. Dlatego, że trafiają się za 2000 smartfony, gdzie ludzie nadal narzekają na aparaty fotograficzne, a nawet wśród flagowców. Weź ostatnio w zeszłym tygodniu mówiliśmy o Razerze, tak? Który musiał update'ować aparat fotograficzny, bo coś było jednak nie tak. No to się, wpadki się zdarzają, no, tak? Ale to nadal jest już taki poziom, że to trochę zaczyna przypominać też takie szukanie dziury w całym i trochę wybrzydzanie czasami. Dobrze, V10 jest, na razie wiemy o V10 tyle, że jest w Chinach. No, w Europie mówiliśmy w zeszłym tygodniu, że Adaś jedzie 5 grudnia, jest premiera europejska, na pewno będzie 7X, zobaczymy, czy będzie V10 również, dlatego, że nie wiemy w tej chwili jeszcze. Pewnie będzie, no ale mamy w zasadzie no, 7X jest już przed sprzedaż, nawet cenę znamy tam. Tak, to jest smartfon, który też od 300 niecałe, więc po prostu pewnie będzie jeden i drugi. W przypadku 7X-a po prostu zapewne ogłoszą, że jest w Europie i tyle. No, Asus jeszcze, słuchaj, pokazał też pierwszy, zrobili telefon swój. M1, tak? Tak. On się nazywa jeszcze, może być Max Plus jeszcze nazwany. Tak. Zenfone Max Plus. No, pierwszy Asus też z tym najmodniejszym teraz ekranem 18:9. Wszyscy takie robią, no to Asus też musiał. Zrobi 5,7 cala Full HD Plus. Dali do tego Mediateka. Tak, i do Mediateka, nie jakiegoś najsilniejszego. No tak, no to jest 6750T, także co? Nie jest to jakaś najsilniejsza jednostka od po prostu. Nie jest, no i do tego mamy 3 GB RAM, 32 pamięci.
całkiem okej. Do tego, jeszcze aparaty, no aparaty są dosyć ciekawe, bo mamy z tyłu 16 plus 8, z tym, że ten 8 ma pole widzenia 120 stopni, a z kolei z przodu jest 8, ale za to z polem widzenia 140 stopni, tak przynajmniej specyfikacja głosi, czyli mamy dwa dosyć szerokokątne jednak obiektywy. No, to zobaczymy, że szerokie selfie rządzi. Do tego jest niezła bateria. Asus jest znany z rzeczywiście charakterystycznych możliwości fotograficznych. No, oni robią na przykład te duże zdjęcia, tak składane z mniejszych. Natomiast, ja nie jestem jakoś zachwycony strasznie, ja znałem specyfikację tego smartfona już nieco wcześniej, on był u nas w katalogu wcześniej. Adaś go wygrzebał w tej chwili w rosyjskim sklepie firmowym Asusa. Natomiast smartfon jako taki wyskoczył już wcześniej na Tajwanie, on miał troszeczkę inną nazwę. Niemniej to jest dokładnie ten sam model i to jest taka rzetelna średnia półka, jeżeli chodzi o specyfikację. Tak, no to nie jest flagowiec. Poza procesorem, bo mówię, z procesorem akurat nie rozumiem po prostu tego, co Asus zrobił. Pewnie się musiało im cenowo zbilansować. Może rzeczywiście wystarczy, nie wiem, bo przecież nie widzieliśmy tego smartfona w działaniu. Wiesz co, Asusy, kurczę, no zwykle nie są to telefony, które mają najmocniejsze bebechy, a jednak jakoś chodzą. No, w zasadzie każdy Asus, którego testowałem, no nie dawał mi powodów do narzekania. Nie był flagowcem, był takim odprzyzwoitym średniakiem, z którego spokojnie dawało się korzystać, więc myślę, że i tutaj też tym razem. W każdym razie na razie jest tylko w Rosji w sklepie, nie ma go jeszcze ani w Polsce, ani na innych pozostałych rynkach europejskich. Zobaczymy po prostu. No, z Asusem nigdy nic nie wiadomo. Podejrzewam, że może być, tylko może być na przykład w troszeczkę innej wersji, bo oni tej wersji jest przy każdym modelu Multum. Oni trochę dziwnie sprzedają te telefony, ale no cóż, taką sobie widocznie przyjęli metodę i tyle. No, trochę szkoda, że nie ma ich u operatorów tak szeroko, no bo w sumie, kurczę, no jakoś tak mam dziwnie te telefony dają się polubić. Jakoś mam tak, że zasusa to tak no, fajnie. No ja jakoś dużo nigdy z żadnego nie korzystałem, ale jeżeli tylko są ok, jeżeli no, właśnie, no, dają się lubić. Ostatnio testowałem Zooma i tak jakby mówię, kurczę, jakoś no, lubię tak, ten telefon, no, choroba nie wiem sam za co. No. Wysypały nam się Chińczyki, to wysypały się w ilościach bardzo dużych. Hurt. Mianowicie wysypało się Gioni. My wam wspominamy o tym Gioni. Ja wiem, że marka jest na rynku polskim nieznana. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie macie pojęcia, co to jest. Natomiast po raz kolejny mogę wam tylko przybliżyć ją o tyle, że bardzo wielu naszych jakby miejscowych producentów, tych, których nazywamy polskimi markami, kupują Gioni dlatego, że to są po prostu bardzo fajne, bardzo sensownie zrobione telefony. Ja się nawet martwiłem przez jakiś czas, że oni stanęli, że przestali w ogóle produkować, dlatego, że nie pojawiały się smartfony z wyświetlaczami właśnie 18x10. No to teraz masz 8, nadrobili. Pojawiło się 8 modeli, z których taki najsympatyczniejszy, jeżeli chodzi o specyfikację, jest S11S, taka przedziwna zupełnie nazwa symetryczna. No bo to jest seria tak naprawdę, tak, S11, tak. Mamy bazowego S11 to jest, i tak dalej. To jest light, do tego jeszcze sprawdzicie natuki sobie, nie ma sprawy, modeli, wszystkie macie linki w opisie. No, natomiast tych tu jest 6 cali, jest Full HD+, jest fajna bateryjka, jest naprawdę bardzo dużo opcji pamięci. No tak, no wszystkie modele z ekranem 18x9, także no, do wyboru, do koloru i jest szansa, że któryś z nich trafi do nas pod zupełnie inną marką, także rozglądajcie się, przyjrzyjcie im się dobrze i ceny są bardzo fajne, dlatego że ten najdroższy, z najbardziej wypasioną specyfikacją, on ma tam Helio P30 chyba, kosztuje w przeliczeniu żywcem, Adam przeliczał żywcem, kosztuje około 1700 zł, także jak na model flagowy, jak na model z taką specyfikacją, to są całkiem sympatyczne. Ale zapomnijcie, że u nas takie ceny będą. No nie, u nas będzie powyżej 2000, to no spokojnie, nie ma, ja bym liczył 2,5 jak nie nic, ma się tutaj co dziwić. Niemniej jest to rzeczywiście model flagowy z Mediatekiem, który miałby szansę zarządzić, gdyby u nas ktoś się... Z nowym Mediatekiem. Kto by, jeżeli ktoś by się spróbował, jakby zdecydował, żeby go sprowadzić, to warto obejrzeć, jeżeli któryś z polskich sprzedawców będzie miał to. No i teraz co? Teraz może pomówmy o tym, co najlepsze. A co jest najlepsze? Oczywiście Xiaomi. Szykują się dwa nowe modele. Piątki się pojawiły z tym, że piątka i 5 Plus, tak? Tak, Redmi 5 i Redmi 5 Plus.
Znowu atak czerwonego ryżu. Jakiegoś czasu już był. Tak, no również znowu tutaj mamy ekrany 18:9, w piątce będzie HD+. Z tym, że jeden chyba 5 i 7, a drugi 6, tak? Tak, tak, różne rozmiary, no i różne rozdzielczości, HD+ i Full HD+ odpowiednio. No ten większy, ta piątka z plusem będzie miała fajną baterię, 4000 mAh. A ta mniejsza 3300? 3300, tak, 3300. Także też dosyć konkretnie pojechali. Aparaty to wiecie co, aż muszę na ściągawkę. 12 plus 5 mega, pamięci. Pojechali różne. Tak jak Samsung, w obu modelach jest 12 plus 5, z przodu są tak, piątki, tak. Z tyłu są 12. No i pamięci także... 3-4 giga RAMu. Tych pamięci to jest, zdaje się, całkiem dużo. Tam są. Będzie wybór. W przypadku tego tańszego jest od 32 do 120. Nie. Od nie, 16 do 64. Tak, no, dokładnie. Jest 16, 32, 64 flesza. W tym droższym brakuje tej najtańszej opcji, czyli 16, czyli no, tylko 32, będzie... 64. RAM z kolei jest 2, 3, 4 w tańszym, w droższym 3, jest tylko 3, 4. No wiadomo, no, ten model z plusem no, musi czymś się różnić, no więc jest model z plusem, jest większy i ma bardziej. Proste. No i procesor, kurczę, no tutaj... No tak naprawdę to jeszcze nie wiemy, bo wiecie co, te Xiaomi to są tak z przecieków, trochę steny, więc... To kurde, znaczy, no, w przypadku jednego jesteśmy niemal pewni, że to niemal. Jest 6625, to jest 2 GHz procesor, natomiast w przypadku tego słabszego modelu podają zegar 1,8, ale w przeciekach tak. O dziwo też się pojawia Snapdragon 625. Tak, tam jest z dopiskiem Lite. Jakby był niedotaktowany, albo jakby no. To była jakaś wersja troszeczkę lżejsza, tak, oczywiście no, z innymi zegarami. Pamiętasz, co ci mówiłem, że tam jest dopisek, w którymś z serwisu było, że to jest Snapdragon Lite. Układa się to w pewną całość, no może być light, czyli z obniżonym taktowaniem, chociażby po to, żeby żarł mniej prądu. Snapdragony mają trochę inne znaczenia, ten light jest dziwny. Przeciek, tak, przeciek. No umówmy się, że nie jest to wiadomość taka na 100% pewna i potwierdzona, więc no tak sobie tylko gdybam. Patrzę, o czym jeszcze mieliśmy pogadać. No Samsung tam coś kroi, nie? Samsung, Adam pisał oczywiście w tym tygodniu o tym, że mamy szansę na kolejną technologię, która nam usprawni baterię. O kulkach grażynowych. Zawsze można. Podobno znaleźli jakąś technologię, gdzie... No wiecie co to jest grafen? To są takie fajne, dziwne płytki. To trochę jakby grafit wziąć ołówkowy i tak bardzo cieniutko w plasterki ścinać, to taki najcieńszy plasterek, jaki można obciąć, to jest właśnie grafen. Problem jest z pozyskiwaniem tego i no, zrobieniem z tego różnych drogi, rzeczy. Cały czas jest walka o to, no i Samsungowi ponoć udało się doprowadzić go do formy, tak jak oni określają, przypominającej popcorn, czyli kulek takich. No i z tego ponoć będzie można zrobić baterię, która będzie... Ale popcorn nie jest w kulkach. No ale prawie w kulkach, okay. No, puchnie, tak? Trójwymiarowy okay. Się robi, bo grafen sam z siebie, no, te warstwy są bardzo płaskie. To jest płaskie. No i baterie po prostu mają być lepsze, mają się bardzo szybko ładować, oferować dużo większą pojemność przy tych samych wymiarach i wadze co standardowe baterie. No i mają być bezpieczne i w ogóle, no ale to jest melodia bardzo, bardzo dalekiej na przyszłości. Na razie to jest no. Na etapie... zabezpieczania praw do prawdopodobnie tak do tego, co tym, ewentualnie kiedyś zrobią, w tej chwili to jest ciut drogie i nie ma szans na masową produkcję, ale no, możliwe, że pracują nad tym. No i oprócz tego jeszcze Samsung pracuje nad kolejną rzeczą. Wyświetlacze. Chcą zawinąć wyświetlacz wokół telefonu, tak żeby zachodził nie tylko jak na boczną ściankę, jak na przykład w S6 czy S7e czy w 8-kach, tylko ma być taki, który zajdzie aż na tył telefonu. Po co? Kurczę, no nie wiadomo, tam jest takie przebąkiwanie, że jakieś dodatki w interfejsie się pojawią, które to będą wykorzystywać. Może zrobią coś tak, jak HTC zrobił, że za pomocą jakichś ściśnień będziemy się komunikować też z telefonem. Słuchaj, czy coś. Adaś, ale mnie się to nie podoba. No, mieliśmy Edge, tak? No. Wyświetlacz zawinięty na boki jest wyświetlaczem mało funkcjonalnym, jeżeli kurczę, jest jednocześnie dotykowy. No. Kurczę, no jak używam Edge'a od, kurczę, o Jezus Maria, ponad 2 lat i choroba, no jakoś mi to nie przeszkadza, zupełnie się przyzwyczaiłem. A mnie się z kolei wydaje, że rozwiązanie, które zakładałoby wyświetlacz, który zawsze mamy pod ręką, jest po prostu rozwiązaniem niefunkcjonalnym. Zależy jak to zrobią, no ja myślę, że jeżeli chcą to zrobić, no bo to też nie wiadomo, no na razie patentują, no diabli wiedzą, czy to wprowadzą do produkcji. No ale zakładam, że jeżeli nad tym pracują i poświęcają czas i kasę, no to chyba mają na to jakiś pomysł. Może jestem daleko idącym optymistą, ale no, tak mi się wydaje przynajmniej, że wiedzą co z tym, jak tego użyć, jak to wykorzystać.
bez powodu by nie robili. Wyskoczył nam również w przeciekach Soniak. A tak. 8541, H8541 zdaje się. Nie wiadomo, jak on się będzie nazywał. Nie mamy pojęcia, jak się będzie nazywał. Tam padały różne podejrzenia typu XZ2 albo jeszcze jakieś. Możemy sobie pogdybać, może Sony wymyśli coś innego, bo ma być nowy design. Wyskoczyła specyfikacja, no mają być wyświetlacze w końcu, tak? Takie jak wszyscy inni mają. Wyskoczyła nam specyfikacja, w której jest stosunkowo niedużo. No jest tyle, że Snapdragon 835 czyli no ten najmocniejszy w tej chwili na rynku. Jakaś tam pamięć 64.4 to też wszystko pewnie jeszcze może ulec zmianie. Normy odpornościowe, tak jak to zwykle u Sony, no, typu Sony, IP65, 68, tak? I tak nie wolno w morzu zamoczyć, i tak nie wolno. Ale dobra, słona woda ma inny skład siedzieć. No dobra, ale i tak telefon, jeżeli został zalany, i tak będą problemy z... Inaczej, to jest opcja na wszelki wypadek, tak, każdego producenta. A nie do takiego normalnego topienia i wykorzystywania w tym celu. No. Mówmy się. No ale jest, będzie Sony. Zobaczymy, poczekamy, nie znamy jeszcze nazwy komercyjnej. Ale wiecie co? Bardzo prawdopodobne, że go zobaczymy już na MWC z końcem lutego, bo tutaj, tak jak Jacek powiedział, Snapdragon 835, a czemu nie 845? Bo go po prostu jeszcze nie będzie tak szeroko dostępnego, co sugeruje, że telefon będzie raczej na początku roku, w tym pierwszym kwartale. Poza tym wiesz, jak to jest. Te nowe procesory są rzeczywiście bardzo drogie. A tutaj po specyfikacji można się spodziewać smartfona, który jest no, z tej wysokiej, ale nie najwyższej półki, tak, po pamięci. Hiperflagowiec, tylko... To nie jest raczej flagowy telefon, mimo tego, że ma flagowy procesor z mocno. No zgadza się, więc Qualcomm. Tutaj jakby to, tak mi się zaczyna kłaniać, no bo wiadomo, już chodziły przecieki, że będą Soniaki na MWC, no trudno, żeby nie było, no wreszcie jakaś, no nie będzie może tak nudno, jak rok temu było na MWC. Masz jeszcze coś? Jeszcze nie. Słuchajcie, mam jeszcze dwie pierdoły, które gdzieś się znalazły w środku tygodnia i mi zostały w głowie. Pierwsza rzecz jest związana z pogodą, jaką mamy. Wyobraźcie sobie, że wreszcie wśród czujników w smartfonie dostaniecie termometr. Nie wiadomo, czy w przyszłym roku, czy jeszcze za dwa lata, czy w ogóle się ktoś zdecyduje na implementację, ale w tej chwili moduły czujnika temperatury, czyli termometru, są już dostępne. No w takiej fazie prekomercyjnej. No tak. No. Wymyślili te termometry, słuchajcie, nawet zamontowali do smartfonów już. Ale co on będzie mierzył? No temperaturę będzie mierzył. W twojej kieszeni? Ma mierzyć temperaturę. Dlaczego w twojej kieszeni? Masz go używać tak, jak używasz, nie wiem, aparatu na podczerwień. No tak, no okay. Będzie mierzył temperaturę, słuchajcie, przede wszystkim zbliżeniowo, czyli nie trzeba będzie na styk dotykać do powierzchni, przy której się będzie mierzyło temperaturę, tylko w jakiejś odległości będzie. To jest podczerwień? Nie, to jest termometr. Normalny sensor. Tylko wiesz, możliwe, że działa dodatkowo jeszcze z czujnikiem podczerwieni. Zbliżeniowo. Nie mam pojęcia. No tak, no ale wiesz, no nawet zbliżeniowo można zmierzyć. Ale wiecie co, kurczę, jakąś temperaturę odbitą na przykład, tak? Ja miałem w Note 4 czujnik UV. Choroba. Użyłem go ze dwa razy, może raz podczas testów i drugi raz jak kumplowi pokazywałem i w zasadzie po co to termometr? No. No jest potrzebny termometr, tak samo jak pulsometr. Po co ci pulsometr? Potrzebny ci jest do czegoś? Nie, kompletnie. No właśnie, podobnie będzie z termometrem. Termometr będzie służył, żebyście mogli w aplikacjach, które monitorują wasze zdrowie, kondycję fizyczną i tak dalej, mieć jednocześnie zapis na przykład waszych skoków temperatur, tak? Może się, jest czujnik przez wilgotności skóry, tak? No tak, ale no to chyba lepiej jakby był... Wszystkie te rzeczy są nam niepotrzebne, niemniej, no ale... No, w postaci nosidełka dać, to jest kolejna rzecz, tak, którą trzeba zasilać. No tak, tu masz rację, tak. Także to jest jeszcze mniej działająca rzecz, którą można zmienić. Tak, no masz rację. No. Także te termometry w smartfonach prawdopodobnie chcemy, czy nie, to one się pojawią. Ja nie jestem jakiś hura optymistyczny, termometr mi jest tu również niepotrzebny. Niemniej mają być. Natomiast jest jakby większa znacznie szansa w tej chwili niż na przykład rok temu, że one rzeczywiście będą, bo te rozwiązania technologiczne już są. Są gotowe komponenty. Już to instalowano to w smartfonie. I druga rzecz, która mi wpadła w tym tygodniu w oko, to jest nosidełko właśnie. Jakie? Normalnie nosimy bransoletki zazwyczaj do tych opaski, zegarki, smart zegarki. Natomiast zetknąłem się w tym tygodniu ze smart opaską, moi drodzy, na penisa. O, która monitoruje nasze życie seksualne,
która mierzy naszą aktywność seksualną w ten sposób, że na przykład częstotliwość, ilość ruchów wykonanych, średni czas wykonywania tych ruchów, a do tego oczywiście wszystkie inne rzeczy zdrowotne, typu pomiar ciśnienia. A jest udostępnianie na Facebooka? Jest udostępnianie na Facebooka. Jest apka do tego, można udostępniać albo znajomym, albo wszystkim w ogóle, komu się chce w sieciach społecznościowych. Jak chcecie się pochwalić, to? W związku z tym ci, którzy mają rzeczywiście duże libido i jednocześnie chęć jakby pochwalenia się tym, że są w bardzo męscy, mogą rzeczywiście nabyć taką obręcz za jedyne 60 funtów, jeżeli dobrze słuchajcie, pamiętam. I to się śmiesznie nazywa. Ja mam tutaj nazwę, tylko nazwa jest o tyle charakterystyczna, że jest AI w nazwie. To się nazywa Icon, wyobraźcie sobie. Z tym, że nazwa jest i.con, jak kondom. O! W związku z tym mamy kolejną nowość, jeżeli ktoś jest zainteresowany, jeżeli chodzi o nosidełka, może znaleźć. No, fajne, to Independent podał taką informację. Aha, a to może dlatego mi to umknęło. Independent. Nie, bo to nie branżowa informacja, tylko z prasy w środka. Jakby. A zamówiłeś? Nie, no kurczę, jeszcze nie. Myślę sobie, że 60 funtów to jest troszeczkę za drogo. I myślę, że jakąś alternatywą może być liczydło, które się ewentualnie postawi koło w sypialni gdzieś, albo nie wiem, jakiś notatnik, żeby można było zapisywać. Z pochwaleniem się w społecznościówkach jest trudno wtedy niestety. Wiesz co, no to kobieta wystarczy. Ona też albo cię pochwali, albo skrytykuje, a jak będzie trzeba, to i koleżankom opowie, nie? Ale to wtedy aplikacja dla dziewczyn jest potrzebna, nie dla chłopaków. No tak, też prawda. To może być strasznie niebezpieczne. Nie idźmy tą drogą, moi drodzy. Nie, ale fajne, bo sobie możesz zapisywać, tak? Nie powspominać. Nie idźmy tą drogą. Nie idźmy. Gorzej, jak na przykład zapiszę aktywność na delegacji. Nigdy nie wiemy, co się dzieje w kobiecej głowie. Ostatnio na Facebooku chyba Zbyszek napisał, że poznanie tego, co się dzieje w kobiecej głowie, to mniej więcej tak, jakby mężczyzna próbował nauczyć karczocha tańczyć. W związku z tym nie idźmy tą drogą. Do przyszłego tygodnia. Wszystkiego dobrego. Odpocznijcie w czasie weekendu. Hej.